Pakujemy tych. Jeszcze Kyoto może ich wystrzelić. Czy się przedzierają przez dżunglę? Aha! Robotnicy z jakimiś dzikusami. Warto będzie ich przejąć. Co, wybierz produkcję. Biblioteka czy spichlerz? Biblioteka. Następna tura. Oho! Zobaczymy, jak to się potoczy. Trzeba będzie chyba więcej wojsk wziąć, albo po prostu rekrutować jakiś zwiadowców i zwiadowcami chodzić. Przed biurokracją ratuje nas jedynie jej nieefektywność. Pikinierzy czy czynca dochody z farm. Dobra, oni zajęli nam. A Napoleon i Waszyngton prowadzą wojnę. Singapur i Waszyngton też. Dobra. W takim razie ja muszę jakoś szybko przepłynąć tu. Niech będzie tak. Co robimy? Odlewanie metalu? Wtedy będzie warsztat, a to jest bardzo fajna rzecz. I kuźnia. Niech będzie. Warsztat bardzo zwiększa prędkość robienia czegokolwiek w mieście. O, jak miło. Co mi przyszli? Jako prezent chyba. Tak, zdecydowanie. I osadnicy. Czy nie robiłem osadników gdzieś, kiedyś, jakoś? Ja chyba robiłem. Niech będą. I tak. A? Poinformowano mnie, że moje imperium zaatakowało państwo miasto, z którym się przyjaźnisz. Zapewniam cię, że nie zrobiliśmy tego celowo. Mam nadzieję, że nas to nie podzieli. Niech będzie. Nie pozwolę, by pogorszyło to nasze relacje. Cudownie. Mogłem wybrać, zapłacicie za to. Genua chce zlikwidować Singapur. Bomba. Gdzie jest Singapur? Tutaj. Wam oczywiście auto. I wam też. Łucznicy. Aha, mam 151, ale minus 7 złota. Uch. Minus 7. Chcę garnizonować chyba jednostki, tak? Minus 5 wtedy. Tak, to się przyda zrobić. Osadnicy. Gdzie was umieścić? W zasadzie tutaj wydaje się sensownie. O. To chodźcie razem z nimi. I tak, cyrk. Ja chcę kasy. O, przynajmniej za to nie będę musiał płacić. Niech będzie. A, okej, możecie się cofnąć? Wy jesteście tutaj? W porządku. Wy tak. Bunkrujcie się tutaj. Z tym bunkrowaniem się, niezależnie jaką opcję wybierzesz, czy to będzie... to będzie fortyfikuj do uzdrowienia, czy czuwaj, czy fortyfikuj. Zawsze będzie tak, że w następnej turze będzie plus 25% do obrony, a wszystkich kolejnych plus 50%. Spichlerz Akademia Narodowa. Akademia Narodowa. Tutaj w 5 tur. Trochę lepiej niż 15. Spichlerz. Oj tak. Zakup. O, w Kyoto pojawia się wielki inżynier.
A tymczasem... Nie, nie mogę nic tu kupić. Słabo. Wielki inżynier. Co on robi? On może zrobić różne rzeczy. Może zacząć złotą erę. Złota era... O, prawie już jesteśmy w niej. To jest taki okres, w którym przez ileś tur mamy bonusy do produkcji żywności na pewno i chyba zadowolenia, ale nie jestem pewien, chyba... Może i nie, zobaczymy. Mamy 5 zadowolenia, zobaczymy czy będzie tutaj jako bonus. I poza tym może jeszcze zbudować ulepszenie. Może zbudować ulepszenie, które będzie fabryką. Na razie nie ma tutaj sensownego miejsca na to. Generalnie, oprócz tego, może przyspieszyć produkcję czegoś specjalnego. I ja to zrobię. Bum! W jedną turę już. Akademię Narodową zbuduję. I ty... Tak, tutaj jest taki kolejny bug. Jak mi się pojawi jakiś gość i mam w tym miejscu już robotników, to oni, mimo że byli zautomatyzowani, będą czekali na rozkaz. To się dzieje dlatego, że w danym polu może być tylko jedna jednostka walcząca i tylko jedna jednostka niewalcząca. Jak są dwie w mieście, to jedna z nich musi się ruszyć. Ale skoro już zlikwidowałem tamtą, no to czemu mam teraz? Nawet nie mogę wybrać automatyzacji. To tak naprawdę wróci mi zaraz, żebym ruszył się. Tokio. Super. Młyn wodny. I jak widzicie, muszę się ruszyć nim. To od razu się tutaj ruszę, bo pewnie i tak będzie trzeba tutaj przyjść. Skoczyć. Kiedy łamią się kawałki brązu, złota lub żelaza, kowal zespala je w ogniu. I tak tworzy się więź. Warsztat daje plus 10% produkcji i plus 2. A to jest duży kop, szczególnie jak zaczynamy nowe miasto. Dobra, auto. I co, znowu wróciłeś tutaj? Warsztat. Oj tak. I badania? Stal, samurajowie. To znacznie zwiększy naszą siłę. Ale możemy też wziąć kompas, będziemy mieli przystań. Szlak handlowy, plus 1 produkcji z zasobów morskich. Utrzymanie 3. Oho, świat jest okrutny, możemy przetrwać tylko jeśli ktoś nas wspiera. Ogłosimy światu zawarcie naszej deklaracji przyjaźni? Może być. Co prawda... Aha. Jeśli wciąż będziecie zajmować nasze tereny, doprowadzi to do pogorszenia relacji między naszymi cywilizacjami. Będziemy osiedlać się tam, gdzie chcemy. Nie chcę mieć nic wspólnego z kreaturami twojego pokroju. Oj tak. Wiadomo, czym to się skończy. Zobaczmy. Mimo to przyjaźń, ale... Prosilibyście zaprzestali osiedlania się w ich sąsiedztwie, ale ich zignorowaliście. A tutaj, przyjaźń, ogłosiliśmy publicznie naszą przyjaźń. O, już sporo doganiamy ich. Moment, moment. Wejdź. I teraz. Przyjdzie czas, gdy za to zapłacicie. Pewnie. Już chcą wojny. O! Fu. To czas robić jakieś katapulty? Może katapulty w mieście? Ej, to dobry pomysł. Zawsze lubię jednostki oblężnicze w miastach zostawiać. Jak nie idę na wojnę. Wieści z Singapuru. Chcą się wzbogacić. Słyszeli pogłoski o wielkiej wartości bawełny. Otrzymasz nagrodę, jeśli włączysz ten zasób do swojej sieci handlowej. W swoim czasie. Dobra, wróg się zbliża.
Niestety ci zautomatyzowani robotnicy nie są na tyle inteligentni, żeby uciekać. Oni i tak się ruszają, tak jakbyśmy nie byli w trakcie wojny. Niestety. Dobra, strzelimy tych. I zbrojni pójdą. I jeszcze raz. A w osadze? W osadze zrobimy... Niech będzie warsztat. Długoterminowa rzecz. W dalekiej krainie wzniesiono zamek Himeji. Ej! Żeby nie było, że to jest... To są Chiny. Będą konkurowali jako Azjaci z nami. O, tak, wejdź do miasta. I... Kogo? Tego, tego? Tego strzelimy. I teraz katapulty. Co zrobić za to z wami, strzelcami? Chyba się ruszę tak o jeden do tyłu. O. Tak. Za to wy. Przygotowujcie się do strzału i weźcie do miasta. Więc poza tym niestety... A nie, mogą. O. Bomba. Na razie katapulty są, więc to jest trochę słabe. Ale nie najgorzej. I tak. Ty nie możesz chyba już nic zrobić? A nie, możesz! I to jak? To chodź tutaj. Teraz wybierzemy produkcję. W tym czasie możemy zrobić... Ła! Jedna tura. Ostro. Kto jest najmocniejszy? Zbrojni chyba. No i oczywiście katapulty. Katapulty są bardzo słabe, gdy nie są bronione. Ponieważ padają bardzo prosto. To co, zbrojni? Minus jeden do zadowolenia. To przez to, że mamy kolejne miasto. Tak. Ja tutaj będę musiał zrobić kuter w następnej kolejności. Jednostka bez rozkazów. Chodźcie tu. Strzelają, ale słabo im to idzie. Podzwonili o swoje zbroje. I tutaj jeszcze czają się bandyci. Najbardziej wykształceni ludzie świata. Jesteśmy na trzecim miejscu, ale tutaj bardzo ściśle idziemy. Łeb w łeb. I tak. Niech stoją tu. Co jeszcze strzelą? Strzelą! To ja wejdę w tym czasie do miasta. Strzelę. A jak? Tutaj katapulty już rozkładają nam. Niech będzie i... Mam moich zbrojnych. Ale czemu nie strzelić katapultami? Ach, to za daleko. Tak, tak, mogę tylko tutaj. To ja strzelę tu. I tutaj zbrojni, tak? Gdzie jesteście? O. Nie możecie się ruszyć, czy co? No to niech tak będzie. Ła, jak słabo poszło. Cóż. Teraz będziecie musieli się zamienić miejscami. Ale to zaraz. I co jeszcze? Jeszcze jedna katapulta? Czemu nie?
że ta katapulta się przyda, szczególnie, że zaatakujemy sobie go. Dobra, na razie... czuwaj. I tak, następna tura. Haha, jak miło! Dobra, mam dwie katapulty już teraz. I jedną wejdę do miasta. Na razie nikt nie jest w zasięgu. Niestety. Tak. Oczywiście się zamieniam. Tym idę... Nie, nie chcę iść tutaj, dlatego że nie chcę, żeby oni do mnie strzelali. Dobra, o tak przejdę. Ta katapulta... Jak możecie się ruszać, nie możecie. Niech będzie na razie tu. Jeszcze. Kolejni zbrojni? Niech będzie. Potrzeba mi kasy. Oho, tych trzeba rozwalić koniecznie. No, spróbujcie tylko. Okej. Ja się rozłóż, skoro nic lepszego nie może zrobić. Sobie walczą. Och, i nadchodzą. Tak, Kyoto teraz może całkiem nieźle strzelić. A my na razie tutaj... Na pewno ci mają się fortyfikować do uzdrowienia. Wy... czuwajcie. Teraz... wami chyba już się ruszę. Tak, tu. Tych nie będę ruszał. Być może... no nie wiadomo, kogo zaatakują. Mam nadzieję, że ich. Dobra, kogoś mogę strzelić stąd? Nie. To tak robię. Słodko. O, już prawie giną ci. Ostro. Idą do nas. Ale możemy sobie strzelić. Się nie przejmować. Tak, tu są te katapulty i ja będę chciał je rozwalić. Bardzo łatwo się rozwala. Wejdźcie tutaj. Wychodźcie tu. Ustawcie działa. Moment. Jakoś trzeba się ruszyć. Chyba ty mi wejdę stąd. O. Tak. Ktoś może jeszcze się ruszyć? Nie. Nie bardzo. Czuwaj. I co, kuźnia? Czy jeszcze jakieś wojska? Zobaczmy, jak tam. Chyba nie pokonamy Imperium Francuskiego w trwającej wojnie. Powinniśmy zaproponować pokój. A siła militarna Imperium Amerykańskiego jest większa od naszej. Tak, patrole przy Kyoto. Patrole przy Kyoto!
Szalejesz. Dobra, mogę zwiększyć produkcję, mogę zrobić kolejne katapulty albo zbrojnych. Mam bardzo dużo żelaza. Robię zbrojnych. Ha, ha, ha! Chciałbyś, żebym jeszcze dopłacił za traktat pokojowy i dał mu Tokio i Osakę. Chyba śnisz. Coś tam mi nawrzucał. Chyba kamienie. I tak, co teraz? Ty mi mogę, hops. O, i tak zrobię. Ale, aha, no jasne. Są góry, ja nie mogę strzelać, dlatego że po prostu nie są w moim zasięgu. O, taki jest zasięg. Czasami można zboostować jednostkę tak, żeby mogła strzelać mimo tego, że jesteś jakoś za górami, czy tam za lasem, a ktoś inny widzi cel. Oho! Tych nie mogę, tych mogę. Nie mogę? Znowu góra. Nie gadajcie. No jasne. No dobra, no to w takim razie wjeżdżam moimi zbrojnymi. Chyba, że mogę tymi. Nie mogę. Jakaś kara przy ataku za ufortyfikowanie, tak. A nie, to zwykłe ufortyfikowanie. Jakaś chyba kara też jest za atak przez ten mur. No cóż. O, teraz będę mógł strzelać. Dobra. Front będzie taki. Tak? Trochę słabo to poszło. Strzelajcie! Strzelajcie! Możecie, szkoda. Dobra, rozszerzam w takim razie front. Teraz możecie, nie możecie. Mogę za to wybrać produkcję. O, koloseum bardzo się przyda, ale przydałby się coś, co zwiększa ilość kasy. Bo ja mam mocno na minusie. To utrzymanie, utrzymanie, utrzymanie. Słabo. Głównie zwiększy się ilość mojej gotówki, jak poginą moje jednostki, albo je posprzedaję. Aha. John Henry powiedział do kapitana: człowiek jest tylko człowiekiem. I zanim pozwolę, by pokonał mnie twój świder parowy, umrę z młotkiem w ręku. Ballada o Johnie Henrym. Samurajowie! Bomba. Tylko, że mam za mało funduszy. I cały czas topnieją. Okej, to jest taki moment, w którym bardzo przydaje się albo wycofać jednostkę, albo ją po prostu uleczyć tym bonusem. O, to zaboli. Więc to była już jedyna rzecz, którą mogłem zrobić. Moi robotnicy nowi? To chyba moi starzy. Tak. Wbijamy całą armią. Mogę strzelać? Mogę strzelać? Mogę strzelać, przynajmniej jednymi. Lepiej wystrzelać niż bić się. Fuck. Szkoda, że nie możecie się ruszyć. Coś z wami zrobił sensownego. To jaka technologia? Inżynieria? Można zbudować fort. Praktycznie nigdy nie buduję ich, bo zazwyczaj to trochę mało sensu ma.
Chyba, że ma się jakąś daleką, głęboką granicę. Czasami się udaje. Tak, waluta! Waluta! Ja chcę kasę. Waluta się bardzo przyda. A tutaj. Coś do otrzymywania kasy. Dopóki nie będę miał waluty, to nic nie ma takiego. Słabo. To biorę Colosseum. O, Napoleon i Waszyngton. Pokój zawarli. O, moja jednostka uszkodzona. Tak dobrze zawalczyła. I to dlatego, że mam ten perk, który robi, że każda jednostka walczy tak jak pełna jednostka. Normalnie jest tak, że tak mniej więcej odejmuje się od ataku tyle, ile połowa straconego życia. Czyli jak mamy połowę HP, to odbiera nam się 25% ataku. Szkoda, że nie awansują, bo bym je uleczył. Dobra. Jakoś tutaj muszę napierać. Jeszcze mogę, tak. Zdecydowana wygrana. Tak, rozwalę tych. W tym czasie. Ty, przygotuj się do strzału. Jazda. Okej. Aha. Dobrze. Wy jakoś musicie się uleczyć, niestety. Koszary. Świątynia. Nie chcę nic tu na razie robić. Dobra, niech będą koszary, przynajmniej mniejsze utrzymanie. Trochę tracimy. Miasto nas już atakuje. Dobra, jak sytuacja wygląda? Żebym nikogo nie przegapił. Trzeba będzie się tym zająć. Fortyfikuj do uzdrowienia. Ty? Leć do miasta, tam będziesz szybciej. W tym czasie tak. Z góry będziemy atakowali. Tutaj bez problemu rozwalimy ich. Tak. Ucznicy. Będą tu. Wy na razie. Mokradło, kamień. Obydwie słabe rzeczy dla nas. A tak zrobię. Tak. Może być na mokradle. Albo. O. I bomba. Strzelaj. Ty też? Nie możesz. Nie możesz. Okej. Tych chcą. W porządku, w takim razie ja muszę się zamienić. O. Wezmę sobie tych robotników, bo czemu nie? I tak. Do Lionu mogę już rzucać kamienie. To zrobię. Niech trochę tam uszczuplają się jego siły. Akurat miasta mają 20 punktów życia. To jedyna rzecz, która odbiega od tej reguły. Okej, strzelajcie. Wjedziemy w nich w następnej turze. Dobra.
Ty wskakuj. O. Jeszcze możemy oczywiście zrobić tutaj coś. Świątynia. Dobra, niech będzie. Kuter. Koniecznie. Tam mają jeszcze... Nie, nie zabijcie mi wszystkich. Fuck. Dobra. Strzelimy ich. Dobijemy.